Dobra, będzie ten cały filmik, jak ja czytam z notatek, bo nie jestem w stanie płynnie składać zdań. Przepraszam. Nowe mieszkanie, nowe tło, jak wam się podoba? Cześć, tu Sabina z Naura Typowych. Parę miesięcy temu zaprosiłyśmy na live'a Weronikę Janiak, współautorkę książki o człowieku w spektrum autyzmu. Dzisiaj chciałam przedstawić wam recenzję owej książki. Książki autystów na temat autyzmu od wielu lat zyskują popularność na Zachodzie, natomiast w Polsce pojawiają się pierwsze publikacje. Weronika i Jerzy Janiak są autystycznymi samorzecznikami. Moim zdaniem książki samorzecznicze są niezbędne. Zbyt długo mówiono o nas bez nas. Hashtag actuallyautystic.pl. Książka składa się z 13 rozdziałów. Każdy z nich porusza jakiś obszar życia osoby na spektrum autyzmu. Wstęp napisała współautorka ostatniego, 13 rozdziału o macierzyństwie, Natalia Fiedorczuk. Mówi: mnie nigdy nikt nie dał instrukcji obsługi świata i ludzi. Tego, jak mogę pozostać sobą, nie robiąc nic złego innym, dowiadywałam się przez bolesne eksperymenty z książek, filmów i analiz wewnętrznych, trwających nieraz do późnych godzin nocnych. Rozdziały dotyczą m.in. szkoły, która jest polem minowym, relacji, mam w życiu cmentarz nieudanych relacji, oraz pracy, której zdobycie i utrzymanie jest nie lada wyzwaniem. Trudności, jakie opisują w tej książce, wydają się być boleśnie znajome. Rozdział rozpoczyna i kończy Weronika bardziej humorystycznym spojrzeniem na zagadnienie. Często zawierają jej własne doświadczenia i przemyślenia. Czasami jak czytam te fragmenty, mam ochotę mówić same. Na przykład w rozdziale 7, który się nazywa Studia. Nowy start. Ja też tak myślałam. Naprawdę. Jerzy natomiast jest autorem bardziej merytorycznych części rozdziału. Omawia zagadnienia przytaczając teorie i rozważa problem nie tylko od strony samej osoby autystycznej, ale też z perspektywy środowiska naukowego, rodziców osób autystycznych, albo też postronnych obserwatorów, jakim jest reszta społeczeństwa. I właśnie podoba mi się bardzo ten uniwersalny charakter książki. Nie jest pisany do wąskiego grona odbiorców, choć i na takie książki też jest popyt, tylko jest adresowany do każdego, kto chciałby się dowiedzieć więcej na temat ASD. Ja sama nauczyłam się paru nowych zagadnień, na przykład co to jest koherencja centralna. Na szczęście po każdym rozdziale jest przydatny słownik pojęć. Koherencja centralna, umiejętność pozwalająca na scalanie informacji odbieranych z otoczenia. Jej osłabienie u osób w spektrum generuje szereg trudności i nieporozumień. Na samym końcu rozdziałów jest zamieszczony tzw. komentarz eksperta-ekspertki, gdzie autorki i autorzy tych fragmentów, którzy pracują w zawodach związanych z ASD, wypowiadają się na dany temat. Książka dosyć zręcznie łączy te wszystkie perspektywy, by dać pełniejszy obraz życia osoby na spektrum autyzmu. Wsparcia potrzebują nie tylko same osoby na spektrum, ale całe jednostki rodzinne. Często brakuje systemowego wsparcia albo trzeba walczyć, żeby je dostać. Porad w tym zakresie dostarczy trafnie nazwany rozdział 6. Nie tylko przetrwanie, kilka słów o edukacji. Na końcu tego rozdziału dr Paulina Gołaska-Ciesielska opowiada o realiach edukacji autystycznego dziecka w systemie, który czerpie wiedzę z medyczno-przedmiotowego dyskursu, jaki dominował przez długi czas. Warto wiedzieć o tym, jak użerasz się systemem biurokratycznym o prawo do edukacji. W ogóle jest sporo konkretnych rad z różnych obszarów życia. Na przykład, jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy? Jak nawiązać przyjaźnie? Jak szukać ścieżki życiowej? Jak może wyglądać relacja romantyczna? Jak wygląda neurotypowe macierzyństwo? Jako osobie, która kiedyś chciałabym mieć swoje dzieci, spodobał mi się rozdział 13, Pełne szaleństwo, macierzyństwo w spektrum, który porusza ten zawiły i niejednoznaczny temat. Co najważniejsze, napisane jest przez osoby, które mają doświadczenie z pierwszej ręki, Natalię Fiedorczuk i Joannę Jaskółkę. Rozdział porusza dużo praktycznych aspektów, ale też zawiera sporo osobistych przemyśleń i doświadczeń. Dzięki temu mogę mieć nadzieję, że mogłoby mi się kiedyś udać to macierzyństwo całe. Myślę, że Janiakowie zręcznie dzielą się trudnymi doświadczeniami i jednocześnie udaje im się nie wchodzić w zbyt osobiste szczegóły. Te anegdoty czy opowieści przybliżają i urealniają problemy, o których często się mówi w sposób teoretyczny. Na przykład, czym są meltdowny i ich towarzyskie konsekwencje, dowiedziałam się w szkole podstawowej. Nasza klasa brała udział w corocznym przedstawieniu świątecznym. Ja zaś w ostatniej chwili zostałam poinformowana, że będzie ono utrwalone na wideo. Jako że nikt mnie o tym nie uprzedził, banalna obecność kamery kompletnie wytrąciła mnie z równowagi. Wpadłam w lękowy napad płaczu. Pamiętam dobrze, że na pytanie, co się stało, nie byłam w stanie odpowiedzieć nic poza nie wiem. Podejrzewano, że kłamie, bo przecież skoro tak zareagowałam, to coś musiało się stać. Nie muszę dodawać, że skoro nie wiedziałam, to nie wiedziało również otoczenie. W rezultacie nie otrzymałam tak wówczas potrzebnego mi wsparcia. Akceptacja jest ważna. Samoakceptacja jest ważna. Ale często łatwiej zaakceptować własne trudności, jak widzimy, że inni ludzie też je mają i jakoś sobie radzą, i żyją, i osiągają sukces.
i nawet wydają książki. Śmiejcie się, ale to jest namacalna miara sukcesu samorzeczników. Generalnie książkę czyta się dobrze. Zbiera w jedno miejsce dużą ilość wiadomości na temat ASD, a także proponuje rozwiązania do niektórych naszych trudności. Więc polecam. Sabina Markowska. Kilka cytatów, które ze mną rezonują. Rozdział 4. Dlaczego warto? Kilka słów o motywacji. Weronika. Weź się w garść. Zrób to wreszcie, bo tak wypada. Przestań użalać się nad sobą. Te mało konstruktywne komunikaty, które zapewne wszyscy słyszeliśmy wiele razy, są nieudolnymi próbami wzbudzenia zewnętrznej motywacji. Rozdział 6. Nie tylko przetrwanie. Kilka słów o edukacji. Pokłosiem tych i innego rodzaju trudności na etapie zderzenia z systemem edukacji stają się zaburzenia współwystępujące, zaburzenia lękowe, epizody depresji, zaburzenia odżywiania. Rozdział 8. Skok w dorosłość. Do pracy. Dobry start, niezłe wrażenie podczas rekrutacji, czasem imponująca wiedza i szybkość przyswajania informacji rozbijają się o pierwsze trudności interpersonalne. Kłopoty z czytaniem biurowego savoir-vivre'u, czy źle zrozumiane polecenie przełożonego. Linkuję socjale Janiaków w opisie. Jeżeli dotarliście na koniec tego filmu, to dajcie w komentarzach swoją ulubioną książkę samorzeczniczą. Oczywiście dajcie lajka w górę, zasubskrybujcie. Dziękuję wszystkim patronom za to, że wspierają cały czas kanał. Co jakiś czas wrzucam dla patronów ekstras z filmików. To są te fragmenty, które po prostu nie zmieściły się do głównego filmu, a które wydają mi się ciekawe, albo zabawne, albo obydwa. Do zobaczenia następnym razem! Wskazać lewy górny róg, puścić fragment. O Boże, jaki mam beznadziejny flow! O mój Boże! Trzeba filmować. Który porusza ten zawiły i nie... Jestem w nowym mieszkaniu, więc jeszcze nie wykminiłam wszystkiego, jak ustawiać, jak filmować. Nie mam dwóch kątów, dlatego że brakuje mi ani z prawej, ani z lewej, nie jest to zbyt ładnie.